Witam Was, drogie wagi, na kanale Kasia Tarot i zobaczmy, co przyniesie nam następny tydzień. Krótkie czytanie, ale zobaczmy, co przyniesie nam następny tydzień. Pierwsza karta, ogólna energia na następny tydzień. Waga jest zmęczona. Waga, możecie być zmęczone fizycznie, ale tu jest sukces, tu jest dyscyplina, tu jest wasze zdrowie, mimo tego, że może czujecie się trochę wymęczone, zmęczone, macie wierzyć w siebie i macie mieć odwagę pójścia do przodu wagi. Także taka ogólna energia dla was. 9 buław. Nie poddawania się jeszcze. Nie poddawajcie się, mimo tego, że jesteście bardzo zmęczone po wszystkich walkach. Tu jest sukces, tu macie siłę. Macie się tylko nie poddawać. No i nasza karta wagi. Mamy sprawiedliwość. Mamy 6 pucharów. Mamy 8 wagi. Co wy wyprawiacie znowu z tymi myślami negatywnymi? No. No, duża zmiana. Wagi. Tu jest jakaś transformacja. Tu może być w tym tygodniu jakaś duża transformacja w naszym życiu. Ale macie się nie poddawać. Tu będzie jakieś zakończenie. Także wagi. Już się powtarzam. 9 buław. Wytrwałość, siła, gotowość do tej obrony swojego stanowiska. Możecie się czuć zmęczone. Możecie czuć się wyczerpane, ale jesteście blisko osiągnięcia celu. Ważne jest, wagi, żebyście się nie poddawały, kontynuowały swoją walkę, jakakolwiek to walka jest, pomimo jakichkolwiek przeszkód. Po prostu bądźcie tam, gdzie jesteście, walczcie o to, w co wierzycie. Dlatego karta sprawiedliwość, karta wag, symbolizuje tą równowagę, uczciwość, decyzje podejmowane w oparciu o logikę i prawdę. Także w tym tygodniu wagi możecie być zaangażowane w sytuacje, które będą wymagały sprawiedliwości lub ogólnie takiego uczciwego osądu. Także to czas na podejmowanie ważnych decyzji z zachowaniem równowagi i bycia bezstronnym. Czyli to jest wasza energia, wagi są sprawiedliwe, najbardziej sprawiedliwe znaki zodiaku. Także w tym tygodniu najlepiej będzie, jak będziecie wykorzystywały swoją energię. Dlatego mamy 6 pucharów i ta karta wiąże się z nostalgią, z wspomnieniami z przeszłości, z dzieciństwem. Może oznaczać spotkania z ludźmi z przeszłości, powrót do dawnych miejsc lub jakieś ponowne przeżywanie starych emocji. Ważne jest, żebyście się cieszyły tymi chwilami, a nie odwrotnie, także, bo przeszłość nie zawsze jest fajna. Ale również pamiętajcie, żeby pozostać w tej teraźniejszości, żeby za dużo nie rozpamiętywać. Ogólnie 6 pucharów to są te fajne wspomnienia z przeszłości, z naszego dzieciństwa. My możemy trochę popłakać sobie, pomyśleć na przykład o naszych, nie wiem, naszych rodzicach, dziadkach, ciociach i tak dalej, o tym, co kiedyś było nasze dzieciństwo. Środek tygodnia możecie popaść troszeczkę tak jak gdyby w takie stany depresyjne. Mamy 8 mieczy i 8 mieczy to jest takie uczucie uwięzienia, ograniczenia, braku możliwości działania. Możecie się czuć tak, jakbyście były wagi w jakiejś pułapce. Ale ważne jest, żebyście to zrozumiały, że większość tych ograniczeń to jest wasza mentalna, wasze myśli. I można je przezwyciężyć. Także szukajcie nowych perspektyw i sposobów na wyjście z tej sytuacji. Bo ja tutaj, no tu mogą być jakieś stany depresyjne, wy możecie być trochę smutne, możecie się czuć uwięzione, gdzie mam dalej iść, co mam dalej robić, moje życie jest bez sensu i tak dalej. Do tego mamy kartę śmierci. I ta karta śmierci może się pojawiła tutaj, żebyście już zostawiły coś, jeżeli chodzi o przeszłość. To jest karta transformacji, to jest karta zakończenia pewnych etapów. To jest zakończenie starego życia i rozpoczęcie nowego życia. Także to jest czas, żeby puścić już to, co już nie służy. Otworzyć się na nowe możliwości, przestać patrzeć w przeszłość albo rozdrapywać stare rany. To może być trudny okres, to może być trudny proces, ale jest niezbędny dla waszego rozwoju i odnowy. I to pod koniec tygodnia. Mi się wydaje, że niektóre wagi podejmą decyzję, a koniec z tym, ja już muszę to zostawić i iść dalej. I co wam przyniesie koniec tygodnia?
nadzieję, uzdrowienie, dużo optymizmu. Po okresie transformacji ta gwiazda przynosi obietnicę lepszych dni i odnowę. Także tu będzie pozytywna energia, tu będzie inspiracja, tu będzie kierowanie się marzeniami. Także następny tydzień możecie się spodziewać zarówno wyzwań, jak i okazji do rozwoju. Będziecie musiały wagi wykazać się wytrwałością, uczciwością w podejmowaniu decyzji. Wspomnienia z przeszłości mogą powrócić. No również ludzie z przeszłości mogą powrócić, co może być zarówno pozytywne, jak i może wywoływać u Was tak jak gdyby uczucie uwięzienia. I ta transformacja tutaj będzie nieunikniona, ale przyniesie Wam nowe początki i zdecydowanie nadzieję na lepszą przyszłość. Pozostańcie wagi otwarte na zmiany. Pamiętajcie, że po trudnych momentach zawsze przychodzi odnowa. I tu przyjdzie pozytywna energia, tu idzie do Was pozytywna energia, ale musicie się uwolnić od czegoś, coś związanego z przeszłością. Musicie to zostawić już, bo jeżeli nie zostawicie, to ta gwiazda tutaj nie przyjdzie. Także i macie się nie poddawać, macie być silne. Także takie ogólne czytanie dla wag na następny tydzień, na następne 7 dni. Koniec tygodnia powinien być super, nadzieja będzie powracała do nas, ale tutaj w środku tygodnia możecie być troszeczkę takie smutnawe wagi. Pozdrawiam Was, kochane wagi, serdecznie, trzymajcie się, buziaki, pa, pa.